Hej! Ty jesteś Riordan, tak? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć... Faktycznie, nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Ruszajmy! Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Przede wszystkim musisz porzucić cały swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Na sam koniec trzeba też pamiętać, że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać z magicznych zwojów, takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych, ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać, lepszy lub gorszy. Możliwym jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauku magów wody czy ognia, ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście, Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj.
czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Hej! Mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę za... Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do lokt. Czym?
Hej, ty! Oto zebrane rośliny. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lok. Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Opatrunek będzie gotowy dopiero... W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą... Podejrzewam, że do tej pory nikt... Chyba nigdy nie był... I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje... Chodź, znam miejsce, gdzie... Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie... Trzymaj i sam spróbuj. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje... problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Może uszczuplę trochę mieszki bogaczy z miasta. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. Jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko.
czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć, więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Albin będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Albin mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Co jest? Jak się ma? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie... Moi towarzysze... Wygląda na to, że prędzej czy później i tak... Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie... Prawdę mówiąc, gdybym mógł... To jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze wykazali się podobnym rozsądkiem. Hej. Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Ach, przykro mi, Marvin, ale dopóki nie pomożemy Maven, to ci nie pomogę. Jak? Czego się dowiedziałeś od Albina? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie.
Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota. Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą. A to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Kim są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu straż miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizację i dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą byłoby zapuszczanie się do nich w środku nocy. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać? Cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii wyspy? Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając całe Archolos. Hej. Jak Dobrze. Pamiętaj, by stale doskonalić swoje... Hej. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się na so... Muszę chwilę ochłonąć post. Ja jeszcze... Trzymasz się... Moja córka. Hej. Nie najgo, ale powoli zaczynam się. Wcale nie musi tak być. Właśnie wracam od zarządcy. Mówił, że nic nam nie będzie groziło. To dobra wiadomość. Co takiego mamy? Pasać owce, ugniatać kompo. Wysoka cena, ale mnie pasuje. Przynajmniej jesteśmy na suchym lądzie. Powiem starszemu, że może na mnie liczyć. Hej. Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bez... Starszy potrzebuje rąk do pracy. Jesteś zainteresowany? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu. Zapomniałeś o gnoju? Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki... Może liczyć na moją pomoc.
Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze... Może i widziałem, a co... Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. Nic z tego, pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu za... Uważaj, gnojku. Lepiej dla ciebie. Odłóż broń! Odłóż broń! Mądra decyzja! Hej! Wracam od... I co takiego... To, że się nami zajmie. I... To jego propozycja, co? Powiedz temu bałwanowi, nikomu nie będę... Hej! Nie wiesz przypadkiem, kto mógł... Najprościej będzie, jak pójdziesz do którego... Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracy. Możesz też spróbować szczęścia u naszego... Nie wiesz, gdzie mu... Nie mam pojęcia. Przecież nie od dzisiaj mieszkasz w tej wsi. Na pewno musisz coś... Dobra, ale musisz mi obiecać, że... Obiecuję. W magazynie powinny być jakieś zapasy na wypadek powrotu plagi, która wiele lat temu z dziesiątką... Dzięki. To mi... Aha. I jeszcze jedno. Uważaj na Gabryt. Jest wyjątkowym służbistą i gdy jest na warcie, mówią, że jest tak bardzo przejęty robotą, że nie śpi całymi nocami, przez co może pracować dłużej. Co możesz mi powiedzieć? Co wiesz o tym zaginionym... O Hendriku? Jakiś tydzień temu poszedł za potrzebą w stronę lasu i zaginął bez wieści. Cały czas narzekał na tutejszą gorzałkę, więc wszyscy myśleli, że poszedł się urżnąć. Ale gdy nie wrócił następnego dnia, rozpoczęliśmy pod... No i wczoraj go znaleźliśmy. Dopadły go jakieś dzikie bestie. Ślady po kłach na jego ciele były głębokie i olbrzymie. W życiu nie widziałem czegoś podobnego. Jak leci? Nie wszyscy patrzą na was przychylnie. Znajdzie się dla mnie. Zobaczy. Jest coś, do czegoś wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej ster... Pójdź do nich i poproś o drewno. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej... Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. Jak najszybciej dotrę do tej wieży. Gdy wyjdziesz z wioski południową bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Miń rozstaje, a następnie wejdź ścieżką pod górę. Wieża sygnałowa będzie na szczycie wzgórza. Gdy spotkasz strażnika o imieniu Johan, znamy się od lat, więc może potraktuje cię łagodniej. Gdzie znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez dwa drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być na północ od niego w niewielkim zagajniku. W porządku. Wiem, że jest wam ciężko, ale nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę od... Jak idą? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień. Połowa zbiorów zgniła przez te... Nadchodzą cię... Pokaż mi swój...
Hej. Starszy szuka chętnych do pracy. To szukaj sobie, słodziutki. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Ej, ty. Co słychać? Co słychać? Zaraz ci powiem. Na każdym kroku śliniący się, cuchnący oberwańcy. A najgorszy z nich wszystkich jest Rick. Tylko patrzeć, aż zacznie się do mnie przystać. Z tego, co wiem, już niedługo nasze problemy z miejscem. A co, wybierasz się do miasta? Może potrzebujesz to? Na razie nie, ale starszy zapewni nam bez... Ja przy pracy? Może to nie jest taki zły pomysł, ale... Co tutaj robisz? Daj mi swo... Ej, ty! Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku, wygodny łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj... Wioska wydaje się całkiem... Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co... Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolej... Mam do ciebie... Myślisz, że jeszcze... Jeszcze nie przyzwyczaiłeś się do Archolos. Jestem pewny, że kiedyś tam wrócimy. Pytanie tylko, czy z drugiej strony Silbach i okolice nie są aż tak odmienne od Londram? Pamiętasz te wszystkie pola uprawne? Łąki pełne owiec? Nawet ten wulkan przypomina górę, u której stóp leży nasza wioska. Dopiero teraz żałuję, że nigdy nie miałem okazji zwiedzić tej małej fort. Nie tęsknisz za resztą? Oczywiście, że mi ich brakuje. No niektórzy pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom. Ważniejsi chyba... Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie żaden z nas... Sam rozmyślałem wiele razy. Czemu Athanos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili? Sam wiesz, co się działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiedli. Wiem, że nie najlepiej się dogadywaliście. Szczególnie, gdy musiałeś przyjąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło. Wojna trwa już od dawna. Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Uwierz mi, jeden zwiadowca orków na wyspie to zwykły rekonesans. Ale pół tuzina to ostateczne przygotowanie do desantu. Jeszcze kilka dni czekania i kto wie, czy nie obudziłby nas w nocy odgłos orkowych bębnów wojennych. Co myślisz o Kurcie? To porządny facet. Ojciec zawsze go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał. Ale póki co jest... Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. Czego u diabła chcesz? Hmm.
Widzę, że twój brat pracowitość odziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na... Hej. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko... Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o... Hej, ty! Czego chcę? Może napijesz się? Jak to mówią miastowi, co pijesz? A co polecasz? Zasada jest prosta. Dawaj mi tu najmocniejszy trud... No, to zdrówko. Swoją drogą, nie... Nie widziałeś, bo nie... To ty jesteś ten nowy, co to wszędzie węszy i zagląda? Chciałeś powiedzieć jeden z nowych. Zapomniałbym, że razem z tobą przyszła cała... Za zgraję! Za tych, którzy ochronią nas przed waszą zgrają. Nie jesteście tu zbyt gościnni, co? A po co mamy okazywać gościnność, skoro wszyscy zabierają nam robotę? Najpierw mieszczuchy wykupują naszą ziemię, a gdy już jakimś cudem udaje nam się ich z niej wygonić, to pojawia się horda przybłęd. Z drugiej strony jest nasze oko zawiesić. Co masz na myśli? Nie co, a kogo? Ładne panienki! Za piękne, nieznajome. Szczególnie taka jedna wpadła mi w oko. Widzisz tę blondynę? Buźka do wymiany, ale resztą bym nie wzgardził. Widziałeś te dyby na zewnątrz? Stoją tam od 10 lat. Nie trudno je przeoczyć. Mogę sprawić, że do nich trafisz. I niby jak? Miałbyś to zrobić? Tak się składa, że jestem znajomym starszego. Wystarczy, że powiem mu słowo, a posiedzisz w nich parę ładnych dni. Znajomym starszego? Gadanie. Chcesz się przekonać? Dobra, skoro tak stawiasz sprawę, nie chcę być kłopotem. Możesz sobie nawet wziąć tę pannicę, jak ci tak na niej zależy. A teraz z łaski swojej zostaw mnie w spokoju z moją pannicą butelką. Chwila. Jakże... Przeszkadzasz mi. Rick już nie będzie sprawiał ci problemów. Dziękuję ci, ale... Obawiam się, że gdy tylko wywietrzę jemu gęba... To wtedy jeszcze raz go przekonam i tym razem nie będę... Słodki jesteś. Wiesz, myślałam o tym, co mówiłeś i jestem gotowa. Jeśli starszy jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo... Dzięki. Zaraz do niego pójdę. Handlujmy. Hej, ty. To co to za... Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery? Dobrze. Sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas... Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne.
Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania. Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badania. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł... Chyba wiem. Pewnie spodziewałeś się po nowicjuszu więcej pokory i uczciwości, ale to nie do końca tak. Po prostu może i ich pobudki są dobre, ale siedząc w zamkniętym klasztorze i przepisując zwoje, nigdy nie pomożemy wszystkim. To jak? Pomoże? Dobrze, bierz. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju, ale jedyny stół, ten stary z rzęda, z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem, więc musimy jakoś się upewnić. Chcesz go wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz, a nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej noc? Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie opowiem ci co nieco o przepisywaniu zwojów. Trzymaj to mój podręcznik. Podsumowując, do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, będziesz potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Dobra, Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może cię usłyszeć. Tam jest stół. Siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Masz, te zwoje będą dobre na początek. Gdy zaczniesz odczuwać zmęczenie, daj znać, to się zamienimy. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej pod... Ej, ty!
Ej, ty! Pokaż, co zdziałałeś. Nieźle. Nawet się nie spodziewałem, że już za pierwszym razem uda ci się któryś poprawnie stworzyć. To co, może zmiana? Ja teraz przepiszę kilka, a ty przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie. To krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. Ej, ty! Lokwar prawie się obudził, a... Mamy dzisiaj naprawdę dużo szczęścia. Może spróbujesz przepisać... Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś... Udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym się zdziwił. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej biblioteczce Lokwara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Właśnie znalazłem jedną z nich. Sądząc po jej stanie, pamięta jeszcze czasy, gdy Lokwar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Bez nich wiedza z tej na niewiele ci się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami magowie. Niewykluczone, że wiele z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokwar będzie pytał, to powiem, że sam ją pożyczyłem dla powtórzenia podstaw. To jak chcesz ją? Chętnie dowiem się co nieco o magii. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Natomiast jeśli chodzi o obiecaną nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru, przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Możesz go zatrzymać, ja już go nie potrzebuję. Tymczasem wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Lepiej będzie, jeśli Lokwar cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
jest? Jesteś nareszcie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie... Dobra robota, chłopcze. I co o nich myślisz? Nadadzą? Z tego, co widzę, to zapał do roboty mają. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc zgodnie z umową dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie... Hej, ty! Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota! Właśnie o to mi chodziło. No proszę, przyniosłeś więcej niż od ciebie chciałam. Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. Oto przepis na najlepszą potrawkę z dzika, jakiej skosztujesz w swoim życiu. Na twoim miejscu nie oczekiwałabym szybkich efektów. Zajmie ci trochę czasu, żeby przyrządzić ją choćby w połowie tak dobrze jak ja. Gdzieżbym śmiał dorównać twojemu kunsztowi? Próbować zawsze możesz. A nuż kiedyś ci się uda? Mam wszystko... Masz. Dla ciebie. Mam wszy... Masz. Dla ci... Masz. Rozumiem. Cześć, Marvi. W końcu jesteśmy... Co jest? Jestem zaj... Jedno z tych nikczemnych.
I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Przestaniecie w końcu? Alarm! Odłóż broń! Alarm! Jeszcze cię dorwę! Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przed... Jak wygląda? A jak może wyglądać? Czasem kogoś trzeba przywołać do porządku albo owce... To musi być... Dlatego mnie... Co to za budynek? Magazyn. Nawet nie myśl... A, jednak cię mam. Tu się nie walczy, jasne? Niech to będzie dla ciebie nauczką. Złoto, teraz należy do mnie. Chwila. Mam wszy... Masz, dla ciebie. Poluje na grosy... Od czasu, gdy Straż Miejska wyraźnie sobie nie radzi... Pohandl... Kiepsko. Pustki na szlaku? Wręcz przeciwnie. Ostatnio mamy cały wysyp... Zupełnie, jakby ktoś lub co... Uważasz, że... No a ty skąd się urwałeś? Z Korinis czy... Z Londram. No to wiele tłumaczy. Prawda jest taka, że jeszcze parę lat temu straż robiła całkiem niezłą... Zamiast patrolować okolice, strażnicy wolą zaglądać do gospody i zabawiać się z panienkami. Zamiast Starszy tej wsi w końcu doszedł do wniosku, że nie ma co liczyć na... Według mnie trochę zamienił siekierkę na kijek, bo oprócz Folkarda... Jasne, znam się na zręcznym posługiwaniu łukiem oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno... Naucz mnie podstaw... Jeśli zapłacisz... W takim... Wszyscy na... Czy nikt nie nauczył cię? Nie widzisz, że coś robi? Hej! Nie widzisz, że coś... Odłóż broni! Przestań! Natychmiast! Wszystko jest możliwe.
Marvin, jesteś wreszcie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś, a od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota, zamówimy w sobie... Zapomnieć w końcu o tych wszystkich... Najpierw Zobacz, miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam. Chodź, przyłączymy się do nich. Dobra. Chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię... Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci po... Na tej wyspie aż roi się od bandytów i niebezpiecznej zwierzyny. Jeśli mam cię zabierać na polowania, to będziesz musiał popracować. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Lubię lekkie i wygodne. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeże... A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to... Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak... Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją oj... Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma... Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróć... Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien... Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plac. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie... Czym? Hej, ty! Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła... Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro musi mieć ukrytych kilka butelek, jak... Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu.
Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębach? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby w ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Gdzie jest Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Rozumiem. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się. Ja znalazłem to wino, ale to dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. Pokażesz mi, jak otwierać. Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez... Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie... No cóż, lepiej... Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inny. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem... Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się jak co... Thank you.
Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie... Rozumiem. Czego ty tam szukałeś, he? Tutaj się nie walczy. Zapamiętaj to sobie. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Przyniosłem trofea. Ucz mnie. Przestań natychmiast mądra z tym czarowania. Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj. Ojciec też jeszcze... Ale jesteśmy... W takim razie wypijmy za ty... I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół... Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jaki... Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. O, masz...
Masz rację. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze. Jak się czujesz po... Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że... Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili... Napijmy się. Za Archolo! Napijmy się jeszcze. Za Archolo! Napijmy się jeszcze. Za Archolos. Wracać? Już teraz? Dopiero co to przy... Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki. Dobra, da... W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj, gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przy... Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie, a... Nie tłumacz się już, Marvin. Młodo, to co zrobiliście było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od... Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ust... Czemu ja się... Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem. Wiesz, gdzie powi... W wiosce przebywa mag wody Lokvar. Ale tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie... Masz.
Ej, ty. Pohandluj. Ej, ty. Czym więcej obcych na wysp... Jak owca, jedyne co go wyróżnia, mróz zawsze tarzał się w śmieciach. Parę dni temu zjadł nawet... Ej, ty! Masz uszkodzony płot. Nie miałeś oglądać płotu, a szukać... A co jeśli twój ba... Między topielce i inne potwory? Ej, ty. Mam wszystko.
Ej, ty. Masz. Tyle na ten temat. Tyle na ten temat. Jedna bestia mniej. Zabieraj się z tą swoją magią. No proszę, jednak można. Czego plądrować. Nic tu nie ma.
Jak leć? Na zawsze będę twój, gdyby nie... Hej. Jeśli chcesz znać moje za Lady Aldo... Hej, ty! Mam wszystko. Masz, dla ciebie.